Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście okazję poznać tego gościa, ale to mój ojciec. Nazywa się Wojtek, ma 51 lat i całe życie spędził w Sokołowie Podlaskim. Od prawie 30 lat ciężko pracuje, przywożąc towar do sklepu, który prowadzi razem z moją mamą, Joanną. Nie wiem, jak to robi, ale poza ciężką robotą odnajduje czas na uprawianie sportu. Ma na swoim koncie już 10 maratonów. Wszystkie moje znajome czy fanki, które widziałem mojego tatę, zawsze mówiły, że przystojniak. Spróbujemy wyciągnąć z niego cały potencjał i zamienimy go w najstarszego polskiego crashera. Zostaje w Warszawie. No i zaczynamy naszą pierwszą lokalizację, czyli siłownia. Jesteś gotowy? Tak jest. Zaczynamy. Siemano. Siemanko. Większy trener, najważniejszy w Warszawie, słyszałem. Tak jest. Piąteczek. Przy piąteczku wiadomo, że trzeba zrobić pompę. Nieważne, co się ubierze, to pod spodem musi się zgadzać, bo nigdy nie wiadomo, jak piątek się skończy. To już nie może być. Długi weekend mamy. Ciśniemy trening po prostu. Moi drodzy, to dopiero rozgrzewka zarówno w treningu, jak i całym materiale. Zostańcie do samego końca, bo obiecuję, że opadną wam szczęki, kiedy zobaczycie mojego ojca w finale tego filmu. A i nie zapominajcie o subskrypcji kanału, bo mocnego kontentu mamy sporo w zapasie. Chcę zabrać cię na plażę, jak wideo o piosence. Zapomnieć inne twarze, ich nie chcę widzieć więcej. Rozbijają fale się o moje serce. Przy tobie rozstawia się jak luz. Jak myślisz, ile lat ci od młodziwy dzisiaj? Teraz mnie tutaj nie zakatujcie. Ja myślę, że ty możesz być silniejszy niż ja w niektórych rzeczach. Na początek najważniejsza część ciała u faceta, czyli... klata. Tak jest. Rozciągamy. Stop. Góra, wydaj. Nawet nie ma się do czego przyczepić. To już mało pompa, ale to zdrowo. Tą drogą kończysz, tak? Nie, chyba nie. A może nie. Może jednak nie. Co, będziesz chodzić na siłkę? Rób. Zobaczymy. To jest dyszka? Czy piątka? Czwórka. Z dyszką bym chciał tak. Ile chodzi przez siłkę już czasu? Czy liczymy przerwy, czy nie? Bo jak liczymy przerwy, to całkiem niedługo. Ciągiem rok niecały. Mało, no. Czyli do tego czwórka, a nie dycha. Te geny dałeś na łopatki. Te geny idą z innego jeszcze środowiska. No, też lata. Niech młody widzi. Specjalnie muszę zobaczyć. Bez odciny. Szacun młodego już musi być. Chyba ja go naładuję. Takie ciężary to jeszcze nie ciężar. Budowę genetyczną widać, że macie ramę, wszystko. Żuźce, mięśnie, wszystko tak samo. Nie da się wyprzeć, nie. Sara mówiła, że dobrze, no. On wie, co będzie na starość. Chyba i Conor, McGregor i Conor. Bo ile powtórzę? Po 5 i 7. Nie wiem, ty jesteś trener. Kończymy trening tak, jak Arnold kończy swoje treningi. Łapiemy sztangę, ja robię sobie 5 powtórzeń uginania. Przekazuję drugiej osobie, ty robisz 5 razy. Przekazuję mi, ja robię 5 razy i kto pierwszy wymięknie. 2. Co? 3, bo co to jest? 5. Gdzie na te łapki donoszą przecież 30 lat skrzynki dawno. To tam jest taka siła. Pa, o kurde, już się zaczyna. Już on był tak powiedział, ale malutko. Nie no, subskrybujcie i like tutaj musi być dla Wojciecha za posadzenie crashera na glebę. Aj! Nie ma przerwy, jedzie. K.O. No cóż, zostałem wyjaśniony. No. Dlatego nie chodzę na siłownię. Stary pierwszy raz na siłowni, a nabica mnie zgasi od razu. Ja na tricep jestem lepszy. Ja jestem. No cóż, każdy musi znać swoje miejsce w szeregu i ojciec pokazał mi, gdzie jest moje. Oszczędźmy mi wstydu i przenieśmy się do kolejnej lokacji. Moi drodzy, jesteśmy już pod beauty studio. Będziemy dalej upiększać mojego ojca. Masz za małe usta, będziemy ci powiększać usta dzisiaj. Zgodziłbyś się na usta? Nie, na usta nie. Nie no, nie będziemy ci powiększać ust, zaraz zobaczysz. Co można z takimi pazurami zrobić? No na pewno skóreczki tutaj zrobimy. Czegoś brakuje, że mam ten... Ale jaka łapa wielka. Ta normalna. No jak normalna? No trochę w życiu przepracowała więcej niż u ciebie. Będzie cały dzień. Będzie szpileczka. A. Dla mnie zawsze paznam się to robią kobiety. Już no, nie spinamy. To będzie dziwnie, no ale...
Ale będziesz dzisiaj crusher. No ciekawie się zaczyna od paznokci, ciekawie na czym się skończy. Wrócisz jak mamę, dotkniesz po szyi, to tą ręką, to częściej się będzie wysyłać na odcinki do syna. To chyba trzeba było 10 razy przyjść do pani, żeby mi tak ręce zrobiła na takie gładziutkie, ładne. Może nie telewizja, ale w internecie bardzo znana postać. Tak. Słynny najstarszy polski crusher, proszę państwa. A na ile wyglądam? Młodo. 47. Pani blisko była, ale 51 niestety. No, miałam powiedzieć 50, ale tak już cierpię. Finito? Finito. No dobra, to dziękujemy ci bardzo. Chwilę, musimy poczekać, aż mi się wchłonie. Łatki Joanna, już czekasz. No. Po miesiącu zmienię pracę, będę siedział za biurkiem, także będę miał inne rączki. Po miesiącu już jesteś tam, no. Jeśli diabeł świszczy woła, to nie zabierz do kościoła. I odbija znowu powodcem, podbija jej od ciała. Dobra, wystarczy już tego TikToka. Czas coś zjeść. Ważną rzeczą w życiu crusher. Musisz wiedzieć, gdzie zabrać swoją partnerkę na dobre jedzenie, tak? Warszawa Wschodnia od Mateusza Gosslera. I myślę, że jakbyś tutaj Joannę zabrał na kolację, to by była... Szczęśliwa. I zaskoczona. Zaskoczona. To była jedna z pierwszych restauracji, do której chodziłem. I mam nawet piosenkę Gessler i jest nagrana tam na tamtej sali telewizji. Gessler, Witkac, Marriott. Villa. I tutaj też miałem nagrywane w tym momencie. Wypłatę na piwkach, zostawiam w bistro, po co mi zniżka? Dla Joanny, no co byś wybrał? Wiem, że Joanna już by sobie wzięła beszyk seterski. Przystawka Tatar. Zupkę Warszawa Wschodnia, bo to już z tego tytułu, że Warszawa Wschodnia. Są problemy na daniu głównym, co wybrać. No, sznycla Mateusza jakby zjadła to. Uszy by się trzęsły. Wojciech jako najstarszy polski crusher skomponował dla ciebie zestaw obiadowy. Na przystawkę wybrał Tatara, do sztyk tatarski. Pinko. O. Rosół Warszawa Wschodnia, jako że jesteśmy w restauracji Warszawa Wschodnia. Może być. A na danie główne co wybrałeś, wiecie? Sznycel Mateusza, Gessler. Tak. Dobrze, tak. No dobrze, dobrze, to tylko to chciałem tak zapytać. Krasi w formie. Smacznego życzymy. Wiesz, gdzie zabrać Joannę teraz, tak? Gdzie to jesteś, ten słynny książulo? Nie wiem, o czym mówisz. O tak. No okej, okay. Nie wszyscy na świecie żyją internetem, a na bank nie mój tata. Nadszedł czas na jedną z ważniejszych przemian dzisiejszego odcinka. Bez tego, to co zrobiliśmy na samym końcu, nie miałoby takiej mocy. Salon fryzjersko-kosmetyczny Mariola. Co ty myślałeś, że to... Loki tutaj chyba. Robimy ci... Za krótkie mam włosy. Robimy ci upało tutaj u Marioli. To trzeba mieć taki zaraz porządny, jak ten pan. Nie, może u pani Marioli dobrze strzygą, ale idziemy... Idziemy do znajomego tutaj. No i moi drodzy, jesteśmy teraz chyba w miejscu, które sprawi największe efekty w naszej dzisiejszej metamorfozie. Tutaj z nami Alan, który zaproponuje zaraz, co zrobimy tutaj z naszym najstarszym polskim crusherem. Będzie dobrze, zapraszam na hotel. Zobacz, jaka łapa! Ale jaki styl ma. Wojciech nawet z inspiracją przyszedł. Taką cera to będzie. Ale taki blond też robimy u ciebie? Naturalnie chyba. Naturalnie, oczywiście, że naturalnie. Do rudych nie wiem. Dobra. Ja bym naturalnie dzisiaj wyczesał przedziałek, ale zrobię takie cięcie, że będzie można po prostu na co dzień sobie tak zaczesywać normalnie. Zrób tak, czy wolę. Brudka zostaje. I tu miałam polecieć, ale jak chcesz z nią zrobić, że będzie dobrze pasowało do góry, to będzie brudę na koniec, nie? Dobrze. Brudki zrobimy i będzie fajnie. Siwiamy Wojciecha, ja myślę, że z 15 lat ci ucieknie. Jestem ciekaw, to będzie największy efekt jakby tego odcinka. Ja nigdy nie nosiłem, dlatego ludzie nie przyzwyczajeni do brody u mnie, nie? Sposobem ja też akurat się obciąłem tutaj obok. Było takie pytanie do Wojciecha, w którą stronę się czeszę. To jest złe pytanie, bo trzeba zapytać, czy w ogóle on się czesze. Chyba nie za bardzo, nie? No jak nie? No, nie bym chodził w garniturze, to pewnie bym dbał. To trzeba ci załatwić jakiś garnitur. I najbardziej czekamy na ten cover. To jest elegancka stylówka, jak leci, to nie mówcie Karolinie, gdzie dzisiaj będziecie. No, bo to Karola przyleci od razu. Zapraszam. Pierwszy raz to robię w ogóle. Jak dobrze robię, to przyjadę za 3 tygodnie poprawić. O, ja czuję, że właśnie może się spodobać. Teraz musi być dobrze. Naruto od razu leci. Już to widzę. Teraz będzie z boku widać, jak u goli. Turek będzie taki, no. Będzie Massimo. Ale już się wieje. Przyciemniamy włosy mojemu tacie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał.
Możemy go odwrócić, żeby w ogóle nie widział. Tak, ale tam też jest lustro. Ale śmiesznie to wygląda tak. Utleniło się i takie się robi to. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy co wyjdzie. Już jest 20 lat młodziej. Ale broda. Luis Figo, sokowo. Czuję się tak, jakbym miał taką dużą brodę, nie? Jak nie wiadomo skąd. Jeszcze można chyba to podciągnąć, co? Można. Pokaż. Tutaj dużo zginęło, nie? Z tej pary. To już chyba Wojciech z 15 lat nie było. A ty nie jest śmiany, ja jest sam, patrz. Widzicie ile siwych? Trzeba zrobić kolor. Piszcie jaki kolor mamy zrobić z Alanem. Różowy będą chcieli. Alan jest za różowym, ja jestem za błękitem. Dobra. Piszcie co lepsze. Jak wygląda brudka z boku? Tak wyglądają włosy. Co, podoba się czy nie? Nie, no elegancko. Dziękuję bardzo. To był zaszczyt. Jak teraz wychodzi na mnie. Nie, no dobrze wygląda, dobrze. Lecimy dalej. Nie spodziewałem się aż takiego efektu. Jeśli chodzi o wygląd, to mamy prawie wszystko. Prawie. Zobaczycie, co mamy na koniec. Ale przed finałem nauczmy się czegoś, czym tata będzie mógł zaimponować mamie na randce. Ja tacie koszulę miałem w aucie akurat, bo w tej żonobicy nie wiem, czy wypada iść do tego miejsca, gdzie idziemy. Wojciech się stresowany, ale idziemy, jest dobrze, ale z tej koszuli pasuje ci. Ja bym chciał ci jedną rzecz taką pokazać, którą możemy albo zrobić to, albo na zewnątrz, czyli otwieranie dynamusującego szablonu. Nie wiem, czy to kiedyś robiłeś, czy nie? Na polu, podobno mówi, na szampana jest zawsze dobra okazja. Jak wygrywasz bitwę, to na niego zasługujesz, jak przegrywasz bitwę, to go potrzebujesz. Zawsze warto znaleźć to miejsce, taki jakby spaw, czyli to, gdzie ta butelka jest łączona i przez to miejsce będziemy ciągnęli tą szablę. Szablą po tej szyjce butelki. I za którym razem i to może odskoczyć? Nawet za pierwszym? Tak. Brawo! Jak równiutko to odciąłeś, tak. Super. To jest zupełnie bezpieczne, bo nie ma żadnych opiłków, szkła, żadnego, wiesz, ryzyka, że cokolwiek wpadło do środka, bo to jest ciśnienie dwa razy większe niż w opłonie samochodu. Ten korek leci na początku 110 na godzinę i jest w stanie przelecieć całe boisko piłkarskie. Gratulacje, że za pierwszym razem to zrobiłeś, bo napoleońskiego wojska się nadaje. Nie chcemy namawiać do picia, więc wypluwamy, jest to specjalna spluwaczka. Jak bierzecie kieliszki do ręki, to żeby starać się je trzymać za nóżkę, albo za tą podstawkę, grunt, żeby nie trzymać ich tak. Nie? Trzeba trochę umieć blefować, nie? O tym winie. Więc jakby, jak masz białe wino i powiesz, że pachnie cytrusami i jabłkami, to z reguły się nie pomylisz. Za wysoko trzymasz. Trochę. A czy możesz nam powiedzieć o tym, nie wiem czy widzicie, tylko ja słyszałem zawsze, że czym większe głębienie w butelce, to wino bardziej wartościowe. To jest takie przekonanie, natomiast na nim właśnie bazuje udziały marketingu, to nie ma żadnego związku z jakością wina. Po prostu wino w takiej butelce, która ma takie głębienie, ładniej wygląda. To jest tak zwana nie kawka. Nalewasz, odrywasz butelkę i przestajesz. Proste jakby urządzonko, a pozwala ci nalewać bez kapacy. Najdroższy wino świata nie może kosztować. W milionach. Ja pamiętam historię najdroższej niesprzedanej butelki. Była wystawiona na aukcję za 500 tysięcy dolarów. To była butelka, która była podpisana przez jednego tam z pierwszych prezentów w Stanach Zjednoczonych. Ona się stłukła w czasie kolacji poprzedzającej tą aukcję. Jest w końcu jakaś wiedza na temacie, na temat wina. Na temat wina, no mam nadzieję, to że zaskoczysz mamę po prostu. Spróbuję. Zaskoczymy to was już za chwilę, tym jak mój ojciec będzie wyglądał, kiedy wrzucimy na niego jakieś świeże ciuszki. Garderoba to niewątpliwie nie najmocniejsza strona mojego taty, dlatego trzeba się wybrać do odpowiedniego miejsca. Moi drodzy, jesteśmy w ostatniej lokalizacji, czyli w sklepie Gomez Oczy Mokotów w Warszawie na ulicy Rasławieckiej. Z nami Weronika, która w naszym finalnym momencie wystylizuje najstarszego polskiego crashera. Nie, poradzimy sobie. Kierujemy się w stronę VIP roomu, tak? Tak, tam przyjmujemy takich naszych klientów bardziej specjalnych, że tak powiem. Yes. Mamy tutaj prosecco, jakbyście chcieli, mamy kolę, wodę. VIP room. Ale to jest! Po pachu brakuje ludzi. Ale nie mamy. No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Największy polski VIP, Wojciech Wojski. To jesteś, kurde, Alvaro, taki Gomez. Widać po kim to mam. Wojciech jest balmą. Gomez tutaj od siebie zadbał. Może byś zdegustował tutaj. Ogólnie z tego co wiem, mamy cztery stylówki. Młodzieżowa. Taka streetwearowa, coś tego typu. Druga jest bardziej crazy jeszcze. Tak. Trzecia jest elegancka taka. Zgadza się i taka casualowa. Dobra, zobaczymy w której wersji Wojciech będzie prawdziwym, największym, najstarszym polskim crasherem. Mi się podoba na razie w tej, co jest. Dobra. Tutaj mamy też podobną. Tak, taki tank topik, no. No więc będzie się trzymać się. Pierwszy zestaw na młodzieżowo. Let's go! W takiej edycji go jeszcze nie widziałem w takim wydaniu. Już tam coś widzę. Niech twarz zajdzie, bo się skrawa mi zczerwieniała. Jaki ucieszony! Ma zaprezentuję te spółki jeszcze. Chłopaki nie płaczą.
Jest wersja licealna, Wojciecha. Kurtka jest aż za mocna. A wrzuć to na to, na siebie jeszcze. Chyba starszemu kaszerowi lepiej pasowało. Tak? Wszystko będzie kaszerowi starszemu bardziej pasowało. Bardziej myślę, że eleganckie rzeczy będą pasować. Bo tak, do tej fryzury i do tej brudki. No, ale spodnie akurat fajnie i buty tam. Stylizacja młodzieżowa odhaczona. Mocna stylówka teraz. Klabra tutaj jest najmocniejszą klabrą, jaką widziałem w historii pasku w ogóle. Fajny zestaw. Dobrze się czuję. No. Gianluigi Buffon! Ale masz luz! Buciki super! Sam Piotr! Stylówa Wojtka Goli. No wyglądasz jak gangster na jakiejś gali. Taki stylówie na Fejmorze. Buty te pasują do ciebie. Rozmiar idealny. A weź ściągnij to. No moim zdaniem lepiej. Lepiej. Im większa klamra, tym mniejsza klamra. Widzowie, oceniajcie też w komentarzach. Moi drodzy, czas na prezesa firmy odzieżowej. Pan Wojtek Wąski. Ale kurde, to mój tata. Na razie dwójka dla mnie rządzi chyba. Najbardziej gołcik. Moi drodzy, stylówka, której nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tak dobrze i chyba jest to moja ulubiona. Ooooo, elegancki, białutka stylóweczka. Ta jest fajna. Ta druga była taka bardziej na luzie na ulicę, nie? A ta taka już elegancka. Z samochodzi pójdziesz na jakieś takie konferencje. Dorzuć jeszcze płacić do tego. A weź jeszcze do prezes firmy ze spotkania. Myślę, że jakbyś przyszedł tak na ulicy obok mnie, to nie poznałbym, że to jest ty. Porównanie tutaj, jak wyglądał Wojciech wcześniej kontra jak wygląda teraz. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Czy jesteś gotowa, żeby zobaczyć swojego męża po przemianie? Umieram z ciekawości. Dobra, uwaga, 3, 2, 1. Wow! Co to jest? Giorgio Wolski. Jesteś zupełnie inny człowiek. Zostaję w Warszawie. Taka metamorfoza, że to nie jest Wojciech. Znaczy okulary założę, poczekaj. Ooo, teraz to jest ono! Patrz, co się... się cieszy. Ty, jak będziesz taki szczupłowy, to będą się wszyscy za tobą oglądać. Furę muszę zmienić. Namów to, żeby zmienił furę jeszcze. Tak i wróci do ciebie już dzisiaj wieczorem. Myślę, że jakąś kolację musisz przyszykować dla tego przystojniaka. Rozumiem, ale ja wiem, czy go jutro wpuszczę do hurtowni. On wygląda teraz jak taki mafioza. Trzeba mieć luz, kochanie. Trzeba zrobić jeszcze tobie metamorfozę. Znaczy, można tak zrobić. I później zorganizować wam jakąś randkę po metamorfozie. Chodźcie, jakie? Ale Wojciech, wam się spodobało, widzę, co? Wojciech, a fryzura? Git! Może jeszcze chcielibyście zobaczyć metamorfozę mojej mamy, a wtedy organizuję im randkę po podwójnej metamorfozie. Zobaczymy, czego nauczy się Joanna, co nauczył się Wojciech i zrobimy im randkę życia. Dawajcie znać w komentarzach. Ile lat udało nam się uciąć? Dyszkę na pewno, ale ile stylu udało nam się dodać, to zupełnie co innego. Panie Marcinie, jak pan uważa? Jest dobrze. Jest super! Ale jaka stylizacja, piękna koszula. No Wojciech, chodź tutaj, wróć może do... Nie może się zatrzymać. Nie no, pierwszy raz takiego tatę widzę, nie? To jest... A to ładnie jest, naprawdę. Kurde no. Stylowo, chciałbym tak wyglądać. Chciałbym tak wyglądać, no. Dziękujemy.